Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Amnesia The Dark Descent. Co my tu mamy? Mamy jakiś szklany słoik, mamy... Okej, okay. Mamy dużo przedmiotów. I w sumie zaraz, tutaj mamy dziennik. Na wypadek zgubienia drążka, spis, to nie to. Pamiętnik też nie to. Zadanie. Nie ma żadnych zadań. Pięknie. Czyli w zasadzie nie bardzo wiem, co ja mam zrobić. No mówi się trudno. Teraz. Brama jest zamknięta. Czyli obstawiam, że potrzebują jakiegoś klucza albo nie wiem czego. Byłam. Tu jest jakoś tak jaśniej, ale to stamtąd. Czy ja słyszę potwora? Zaraz, spokojnie, tu jest światło. Nie, tutaj, o! Krzesiwo. Ta jest w bardzo kiepskim stanie. I teraz tak. Zaraz, a jeśli zrobią... Trzeba ją czymś osłabić. Dobra. O Jezus, co to jest? Hey, you! Stop! Don't come any closer! I just wanna leave! You can't go outside! It's too dangerous! I'm telling Gabriel! I doubt that very much. Co tam jest? Mam tam iść? Czy nie? Aha. To było upiorne dosyć. O, to jest ta brama przecież. Znaczy te drzwi. I chyba coś się zbliża. Tak, jest straszna muzyka, więc chowam się za beczkami. I słyszę potwora. Tak. Słyszę potwora. Więc ja sobie posiedzę tu bezpiecznie. Pięknie. Czyli zaraz, były dwie kłódki. Jedna jakaś w doskonałym stanie, druga kiepska, czyli tak. Mam nadzieję, że dobrze kombinują. Jedną mam osłabić, a druga była nie do otwarcia. I obstawiam, że ta była właśnie nie do otwarcia. Bo po prostu do tego miejsca prowadziła inna droga. Czy on będzie tam długo mnie szukał? Ten potwór. On mnie szuka, prawda? Bo ja cały czas te dźwięki słyszę. Jejku. Dobra, gra się troszeczkę jakby uciszyła. Tak. Zdecydowanie jest w miarę spokojniej. Tylko teraz tak, no tu jest ciemno. Wejście do cysterny. Aha, dobra, czyli to tą miałam osłabić. Żeby wejść do cysterny jakiejś, tak? Tu jakieś kamienie. Jezulina. Dla wisielca, co?
Dobra. To miejsce pamiętam. Teraz, czy tam leżało krzesiwo, czy ja już mam zwidy? Mam zwidy, tak. To chyba w takich grach dość typowe. I teraz tak, szukam, gdzie ja tu mam iść. Co to jest? Kuchnia. Chyba nie było mnie w kuchni. Wcześniej jakoś dolazłam do kuchni. Do drzwi do kuchni chyba. Ale zrezygnowałam z pójścia do niej. Dlaczego mi się wydawało, że kuchnia była gdzieś na górze? O Jezu, robactwo. Robactwo w kuchni. To źle. Zaraz. Stąd przyszłam. Nawet nie drgnął. Aha. I kolejna rzecz, której nie otworzę. Kuchnia. Czyli kuchnia jest na górze. Dobrze, dobrze pamiętałam. Dobra, to ja się zamknę, żeby mnie potwór jakby co nie złapał, bo tu jest jasne. Nożyk, jabłuszka. Może sobie... O! Widzieliście? Patrzcie. O, fajnie, mogę talerzykiem się pobawić i jabłko mogę... O, upieczmy jabłko. O, tak, tak. Mogę upiec jabłko? Jak te jabłka w karmelu na patykach Amerykanie sobie jedzą. O, to by było coś. Ale dobra. Biorę oliwę i się niczym nie przejmuję. No dobra, notatką. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the... As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within. And if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. Aha. Szczurkowi jakiemuś chyba też się podoba ta historyjka. O Jezus, o Boże. Potwór teraz tu mnie będzie ścigał. To ja się schowam może tu. On tu wszedł, prawda? Pięknie. Super. No tutaj to on mnie znajdzie, bo tu jest w miarę jasno. Aha. Mi ekran zaczyna falować. Niedobrze, niedobrze. Słyszę charczenie, warczenie. I szczurki piszczące w niebo głosy, tak. Może one odciągają jego uwagę ode mnie? Może próbują mnie uratować? Może poszczęści się mi bardziej niż tamtym świnkom. Jak myślicie? Tak, też mam wątpliwości, ale niemniej liczę, że uda mi się to przeżyć. Worki. Ciekawe, czy mogę na przykład jakoś rzucać czymś w potwora i tym samym... Mikstura zdrowia, co? Chcę ją. I tym samym go odstraszyć. Aha, mam miksturę. A, był tutaj. Zobaczcie, bo drzwi są otwarte. Dobra, ale jak był, a nie ma, to problemu też nie ma. Dobra. Świn... O, jest. Mogę machać świnkami. Co kurwa? W ogóle co mi do łba przechodzi? A mogę ją podnieść? A mogę ją tu rzucić? Może muszę coś takiego zrobić?
O kurwa. Czy ja właśnie weszłam do kuchni, w której rozpuściłam świnkę w czymś? Ej, a zaraz, a może tak można też z kłódką zrobić? O, mamy słoik. To jest kwas. Dobrze wiedzieć. Czyli tak, czyli teraz mamy słoik z kwasem. Fajnie. I rozumiem, że teraz mamy ten kwas użyć na tej kłódce, okej. To wydaje się bardzo logiczne. Kuchnia. A tu? Magazyn. To było całkiem blisko chyba magazynu. Tam było... nie. Jakieś wejście do cysterny. Chyba. Najgorsze jest to, że mi się już wszystko zaczyna pierdzielić. Ja już tak naprawdę... jakieś głosy. Ja już tak naprawdę nie wiem, gdzie ja miałam co zrobić. Czy to jest ta kłódka? Okej. O, kwas osłabił kłódkę, czyli teraz ten... Jej! O kurwa, o kurwa, kurwa, potwór, potwór, potwór! Ja nie chcę do potwora. Drzwi, drzwi, do cysterny! Czy ja? Nie, on się chyba pojawił za mną, tak? Nie wiem, nie wiem co sobie myśleć. Wow! Chyba jestem... co? Więzienie blok północny. W sensie wyszłam z bloku północnego? Dobra. Cieszę się. O nie. A spokojnie, Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal. And when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Aha. Dobra. Widzę dźwignię. A. No, mogę ją naoliwić, czyli zaraz mamy dużo oliwy, więc... A. Ha. To tylko do lampy, rozumiem. O, mamy słoik pusty. Zaraz, zaraz, zaraz. A może by tak na przykład wodę? Wlać tam... nie wybrano przedmiotu do połączenia. Aha. Czyli tu jest olej. Dobra, to... no tak. To było w miarę logiczne. Mogę już wziąć gro? Tak? Dobra, mamy słoik z oliwą, tylko ja się zastanawiam, dlaczego ta do lampy nie mogła być? Co z nią niby było nie tak? Dobra, więc to... Serio? Głupia rura nam przeszkadza? Zaraz, tu są jakieś kamienie. Dobra, będę rzucać w rurę. No. A może... zaraz. A, to może zaraz spróbujemy
Drabiną to rozwalić. Tak, tak. Zaraz drabinę zepsuję. Nie? Dobra. Nie zepsułam drabiny. Zaskoczenie. Naprawdę miłe, nie ukrywam. I widzę... drzwi. Obstawiam, że mam te kładki jakoś na dół opuścić. Pewnie nie działają. Co żeś znowu zanotował? Aha, dobra, mam naprawić urządzenia. Czyli te są zepsute. Sterownia. Obstawiam, że mam iść do sterowni. Dobra. To wszystko nie wymaga w sumie aż tak wielkiego wysiłku umysłowego. Jezu, się wystraszyłam. Ale, o nie, coś się dzieje. How did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Coś o tym wiem. Mi nigdy rzeczy nie wychodzą, jakie sobie zaplanuję. Dobra. Patrzę, czy cokolwiek jest za tymi skrzynkami. Nie. Tu są drzwi. Jakieś cosie. Dzwony to nie są. Dobra. Nic. Krzesiwo! Już w sumie przestały mnie te krzesiwa cieszyć, bo i tak ich nie używam. To jest zagadka. Zacięło się w tej pozycji. To ja mam to naprawić? To co ja mam z tym zrobić? Tu są skrzynki. Co? A to... no... a, czyli to mogę otwierać, dobra. Ej, a, dobra, zaraz, to może mam zrobić, tak? Tam mam... wejść? Zaraz, jeszcze jedne drzwi mam do sprawdzenia. Dobra, jest lampeczka. Co to, notatka? Mogę ją przeczytać? Nie. Dobra. Aha, i znowu takie rzeczy. W ogóle jakaś rurka. O! Aha, mogę rurkę też przynosić. Zaraz. A tymi już ruszać mogę. Co ja mam zrobić? Aha, dobra. Mogę tym ruszyć w górę. Zaraz, może one mają być tak samo jak te? Czyli co, środkowa by wyglądało na to, że ma pójść do góry, dobra. To chyba będzie najłatwiejsze. Jeśli chodzi o to, co mamy zrobić. Tak? To tak ma być? Zaraz. Ta po lewej tutaj jest najniżej. I ta też ma być najniżej? Nie wiem. To by miało jakiś sens. Że zaraz, że środkowa jest...
Nie wiem, to coś mi gra powie, jak się coś zadzieje. Coś zakliknęło. Nie wiem. Zaraz tu jakaś. Dobra, sprawdzę sobie może w takim razie. To jest tam. Tylko tak, to mam otworzyć, rozumiem. Jakąś skrzynką sobie przytrzymać. Okej. Jestem w kolejnym jakimś dziwnym pomieszczeniu. Wiatr se wieje. Cudownie. Kolejna jakaś zagadka dziwna. Zacięło się w tej pozycji. O, kolejna taka rurka. Notatka! Praca jaka włożyłam, to maszynę. Zmusiło mnie to do zbudowania maszyny coraz większej. Dobra. Tutaj nie widzę nic dla siebie w takim razie. A tutaj? Ej, tu też są te dźwignie. O, drewniana korba. Fajnie. Jeszcze nie wiem, po co mi ona. Ale tu się wszystko może przydać. Zaraz, to może mam je zrobić. O! Może mam je tak samo zrobić jak tamte. Aha, czyli to ruszyło. Zaczęło pracować z tego, co rozumiem. I teraz pytanie. Czyli to pracuje. Nie wiem. Zaraz, to wygląda jakoś tak. Trochę inaczej. To tę bym. O! Teraz chyba zaskoczyło, zaczęło działać. Daniel, is that you? What are you doing? Nie wiem, co ja robię. Dobra, czyli tu jakieś mechanizmy ponaprawiałam. A ostatnie pomieszczenie jakieś dziwne, w którym ja nie bardzo wiem, co ja mam zrobić. Zaraz. Rury w ścianie. Rury w ścianie, a tu są otwory. Cholera. To co? Potrzebujemy rur. Dobra. Tych rur? Tak, te mogę przenosić. To dobrze. Dobrze to wiedzieć. Nie wiem. Tak jakoś mam. Aha, sama się jakoś wsadziła. Czyli tak, pierwszą już mam. Tu gdzieś była kolejna.
tylko kojarzą mi się dwie, niestety, no właśnie. O nie, drzwi sobie zamknęłam, o kurde, tempa czasem jestem. Zaraz. To może mi tylko dwie rury są potrzebne. Zaraz zobaczymy. Dobra. Chyba nie. Bo nic nie zakliknęło, że coś zadziało się. Czyli... Szukamy... Jeszcze jakieś... Nie, to już było wejście. Była tu jakaś rura. Była czy nie była? Przynajmniej żadnej nie widzę. Tu chyba widzę. Tak, jest rura, mamy rurę, jej. Jeszcze nigdy się tak nie cieszyłam z powodu, że znalazłam jakąś rurę. Fajnie. No nie. Chodź tu. To nie było do ciebie, potworze, jeśli gdzieś tam jesteś i mnie słyszysz. I wskazamy. Fajnie. Mechanizm chyba zadziałał. To rozumiem, że zrobiłam wszystko, co zrobić miałam, tak? Mogę sobie bezpiecznie wrócić tam. Naprawiłam? Mam nadzieję. Zaraz zobaczymy, jak to... Ojej, myślałam, że on, nie wiem, nie chce wyjść czy coś, że jakiś ma problem ze sobą, że okaże się to nie do otwarcia. Aha, może teraz. Raz sobie zjeżdża i to też od razu? Cudownie. Czy mi się wydaje, czy jedna nie zjechała jak trzeba? Czy ja tam coś źle zrobiłam? Myślę. Zaraz. Wiecie co, myślę, że w tym odcinku i tak nie będę się już na to porywać. Nie wiem, czy nie przeszukam jeszcze tamtego miejsca. Ale to może bez was, bo w sumie trochę mnie to zdezorientowało. Dobra. Na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mimo, że w sumie w miarę podejrzenie spokojnie w tym było. No ale cóż. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.